Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do was Knurko na Esury. Dzisiaj, jak już pewnie możecie się domyślać, będziemy mówić na temat czajników. Dlaczego czajniki są w ogóle ważne i dlaczego czajniki są taką rzeczą, z którą każdy pasjonat kawy prędzej czy później... Kurde, jest za duży ten czajnik. Dlaczego czajniki są taką rzeczą, z którą prędzej czy później każdy pasjonat kawy musi się zetknąć i zmierzyć i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ podczas zaparzenia kawy potrzebuje rekwizytu. Podczas zaparzenia kawy, jeżeli chodzi oczywiście o metody przelewowe, metody perkolacyjne, że tak powiem, czyli metody takie jak Hario V60, czyli metody takie jak Chemex, czyli metody takie jak praktycznie te dwie, V60 i Chemex, ponieważ jeżeli chodzi o French Press i jeżeli chodzi o może Gabi i jeżeli chodzi o Clever Drippera, to nie są aż tak ważne rzeczy, w sensie to, o czym wam zaraz powiem, nie jest aż tak super ważne. Jeżeli chcemy parzyć kawę, która jest bardzo powtarzalna i bardzo dobrze doparzona i bardzo dobrze wyekstrahowana, musimy mieć strumień wody, który ma po pierwsze pewne właściwości energetyczne, a po drugie pewne właściwości, jeżeli chodzi o temperaturę, czyli też energię cieplną, ale też i energię przepływu, ponieważ jeżeli zbyt mocno wzburzamy tą kawę, która nam siedzi wewnątrz tego filtra, to ona się miesza i przez to, że się miesza, to wyciągamy z niej więcej rzeczy, które mogą być do pewnego stopnia niepożądane. Kwestia jest taka, że woda, której używamy, musi mieć oczywiście odpowiednią temperaturę i jeżeli w zależności od tego, jak wysoką temperaturę ta woda ma, to kawa będzie się w takich urządzeniach parzyć w inny sposób i też w zależności od tego, jak bardzo agresywnym strumieniem wody polewamy, żeby tę kawę parzyć, to ona też będzie się mieszać bardziej lub mniej. I my chcemy, o ile chcemy ją faktycznie troszeczkę mieszać podczas tego parzenia, żeby ona nie osiadała na dnie i nie tworzyła kanałów, przez które woda nam będzie uciekać i parzyć kawę nierówno, to nie chcemy, żeby ta kawa wewnątrz naszego filtra była ciągle wzburzona, ponieważ ona będzie się wtedy parzyć po prostu źle. Więc o ile każdy z nas prawdopodobnie zaczynał od czajnika typu czajnik i prawdopodobnie zaczynał od parzenia kawy wrzątkiem, to nie jest idealna opcja, jeżeli chcemy wejść na wyższy poziom parzenia kawy, która jest troszeczkę smaczniejsza. Szczególnie jeżeli mówimy tutaj o kawach na przykład z Kenii, na przykład z Etiopii, z Ruandy, które są kawami dosyć delikatnymi, kwiecistymi, kwaskowatymi, owocowymi i nie chcemy tej delikatności tych aromatów i tych smaków przykryć ciężkością wody, ciężkością albo słodyczy, albo orzechowości, albo czekoladowości, albo jakichś innych aspektów całego tego spektrum smaków, które można z kaw z różnych miejsc wyciągnąć. Także, co by było takim pierwszym w kolejności naturalnym upgrade'em do zwykłego czajnika? Coś, co w branży kawowej jest używane w zupełnie innym celu, do spienienia mleka, ale taki dzbanek, który ma bardzo delikatną wylewkę, ma jakiś tam sens. Ja zaczynałem od prawie że czegoś takiego, znaczy to była pierwsza rzecz, którą sobie kupiłem do usprawnienia mojego procesu parzenia kawy. Kupiłem sobie prawie coś takiego, to miało troszeczkę bardziej taką wystającą wylewkę i pozwalało trochę ten strumień wody wylewający się z czajnika ograniczyć, żeby był trochę mniej agresywny po prostu. Jeżeli mówimy o czajnikach, jeżeli mówimy o parzeniu kawy, to prędzej czy później na pewno odbijemy się od najbardziej klasycznego, najbardziej znanego i najbardziej wszechobecnego w kawowym świecie czajnika, który nazywa się Hario Gusneck Kettle. Hario Gusneck Kettle w różnych wersjach, to jest akurat wersja, która jest troszeczkę większa i jest to wersja analogowa, ponieważ ona jest po prostu stawiana na płytę grzewczą, czy też na palnik na kuchence. Wersja troszeczkę większa. Dlaczego nazywa się to Gusneck? Nazywa się to dlatego, ponieważ ten kształt tej wylewki z tego czajnika przypomina troszeczkę szyję gęsi, więc są to wszystko czajniki gęsie po angielsku. Po polsku takie czajniki nazywa się czajnikami z konewką, ponieważ jak w konewce możemy sobie wodę z tego czajnika wylewać. I tak jak widać, mamy konewkę, która ma tutaj w
w przekroju powiedzmy z 8-9 mm, więc strumień wody, który jesteśmy w stanie wylewać z takiego czajnika, jest bardzo mocno ograniczony. Przy okazji też wewnątrz tego czajnika mam zamontowane coś, co nazywa się flow restrictor, czyli specjalny modyfikator do tego, jak szybko czajnik jest w stanie wylewać wodę, ograniczający ten strumień wody jeszcze bardziej, ponieważ z im większą precyzją jesteśmy w stanie lać wodę na naszą kawę, tym łatwiej jest powtórzyć ten proces i tym łatwiej jest zadbać o to, żeby kawa była za każdym razem dosyć dobrze doparzona. Ale o ile taki czajnik dla średnio zaawansowanego amatora, w cudzysłowie, kawy jest dosyć dobrą opcją, zaczynamy się potem odbijać od kolejnego tematu, czyli temperatury wody. Ponieważ w takim czajniku nie mamy żadnej kontroli nad temperaturą wody, a wiemy, że woda o różnej temperaturze będzie kawę parzyła w różny sposób, także różnica pomiędzy 90 a 95 stopni, że różnica pomiędzy naparami zrobionymi wodą 90-stopniową i 95-stopniową będzie dosyć duża, szczególnie w zależności od tego, jakich ziaren z jakich regionów użyjemy. To fajnie by było mieć jakąś kontrolę, czy też jakąś wiedzę na temat tego, jakiej temperatury wody używamy. W takim czajniku oczywiście możemy mieć wodę, która dopiero zawrzała i niewiele więcej na jej temat wiemy. Jest wyższy model takiego czajnika, który jest elektrycznie zagrzewanym czajnikiem, ale to nam nie rozwiązuje do końca tego problemu. Jest modyfikacja do tych czajników, gdzie zamiast tego uchwytu na wieczko, który można wymontować, możemy sobie wsadzić termometr i to jest faktycznie coś, co ja też zrobiłem. I tutaj, jak widać, na samym wieczku mamy 3 otwory, które sprawiają, że kiedy woda w tym czajniku wrze, to wydobywa się z tych otworów para. I jak widać, jeden z tych otworów jest wyraźnie większy, ponieważ troszeczkę sobie ten czajnik zepsułem parę lat temu. Zepsułem sobie go w taki sposób. Halo, halo, aparacie. Ten otwór tam jest dużo większy, ponieważ parę lat temu sobie zepsułem ten czajnik w taki sposób, żeby można było do niego wsadzić termometr. Cyfrowy termometr do pieczenia, czy też jakichkolwiek innych zastosowań, sprawia, że mamy upgrade dosyć dobry. Nie możemy kontrolować temperatury, którą ustawiamy w tym czajniku, ale możemy przynajmniej mieć świadomość tego, jaką temperaturę ma woda w takim czajniku, więc możemy sobie wodę zagrzać do tych 90 paru stopni i obserwować przez jakiś czas, kiedy woda stygnie i w momencie, kiedy ona sobie ostygnie, do odpowiedniego momentu używać takiej temperatury, którą sobie zamarzymy. To jest urządzenie, to znaczy to jest rozwiązanie, które jest dosyć tanie i dosyć skuteczne, aczkolwiek jest ono mało optymalne, jeżeli chodzi o używanie, jeżeli chodzi o czas, w którym sobie parzymy tą kawę. I w tym momencie przychodzą nam na pomoc urządzenia takie jak na przykład ten czajnik. Czajnik Brewista Artisan. Z jednej strony można by powiedzieć, że to jest przecież dokładnie to samo, co czajnik Hario, który był przed chwilą. Różni się tym, że ma troszeczkę dłuższą tą szyjkę i sama ta szyjka jest już sama z siebie dużo cieńsza i ta wylewka tutaj taka zakrzywiona troszeczkę sprawia, że dużo łatwiej jest lać małą ilość wody z tego czajnika, ale to, co odróżnia go najbardziej i co odróżnia go faktycznie w skuteczny sposób, to jest to. Ponieważ jest to czajnik elektryczny, jest to czajnik elektryczny, do którego dostajemy podstawę, w którą on jest zapinany i na tej podstawie można sobie zaprogramować temperaturę, można sobie zaprogramować czy to jest temperatura w Celsjuszach, czy w Fahrenheitach, jaka to jest temperatura, czy ten czajnik ma się zagrzać raz do takiej temperatury i potem przestać grzać, czy ma na przykład nam trzymać wodę o konkretnej temperaturze do momentu, w którym tej wody nie użyjemy. Można sobie programować różne profile, więc jeżeli parzycie sobie na przykład herbatę w różnych wersjach, to przy okazji można też sobie zaprogramować na przykład jeden przycisk pod herbatę, jeden przycisk pod kawę, jeden przycisk pod jakąś inną kawę i tak dalej, i tak dalej. Także opcji jest tutaj całkiem sporo i opcji jest tutaj też całkiem sporo, jeżeli chodzi o taką, jeżeli chodzi o wygodę i szybkość użytkowania, ponieważ rzeczywiście będąc czajnikiem elektrycznym, on się grzeje dosyć szybko, zatrzymuje się na konkretnej temperaturze, którą chcemy, więc jest to bardzo taki bezbolesny proces dzięki temu. Oczywiście to kosztuje też swoje pieniądze. Takie czajniki można w miarę w sensownych pieniądzach kupić z Bonavity, chociaż nie wiem, czy Bonavita jeszcze funkcjonuje
funkcjonuje. Ponieważ człowiek, który był designerem wszystkich tych fajnych produktów z Bonavity, przeszedł, porzucił tą firmę i potem otworzył firmę Bruista, który mam właśnie ten czajnik. Ale są czajniki na przykład Chibo, czy też różnych innych większych marek, które próbują też i na tej wielkiej fali rozwoju hipsterskich homebaristów, że tak powiem, i ludzi zainteresowanych kawą i parzeniem kawy dobrej jakości w domach, próbują trochę na tym skapitalizować, to pewnie takiego typu czajniki da się w naszych czasach, w 2020 roku, kupić taniej niż kiedykolwiek indziej. Także jeżeli chcecie usprawnić swój proces parzenia kawy i mieć nad nim trochę więcej kontroli przez to, że macie wylewkę w czajniku, z której jest łatwo kontrolować przepływ wody i macie konkretną wodę, chcecie mieć wodę o konkretnej temperaturze, to zainwestowanie w czajnik nie jest najgorszym z pomysłów. Szczególnie jeżeli waszymi preferowanymi metodami parzenia kawy jest V60 albo Chemex, gdzie to robi faktycznie dużą różnicę. Ponieważ jeżeli parzycie kawę w French presie albo w aeropresie nawet, to podejrzewam, że da się znaleźć czajniki z kontrolą temperatury, ale bez tej specjalnej konewkowej wylewki, które pewnie da się dostać dużo taniej i one mogłyby być dla was lepszą opcją. Także, to tyle na temat czajników i to tyle, co miałem dla was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówił do was Knurkoneser.